interaktywnej witryny powstał już rok temu przy współpracy z firmą Orange. Celem projektu było zmiana funkcji witryny, która była statyczna, dotychczas w dynamiczną. Chciałyśmy nawiązać dialog z przechodniami, którzy znajdują się na Placu Konstytucji. Zainspirowały nas neony, które znajdują się na placu. Większość z nich jest historyczna, powstała już w latach 60. W nawiązaniu do nich chciałyśmy stworzyć instalację, która oparta będzie na świetle i grom świateł. Użyłyśmy kurtyny LED-owej i technologii Kinect, która na bieżąco odczytuje, interpretuje obraz z ulicy i przekłada go na ruch na witrynie, dlatego ludzie przechodzący mają realny wpływ na to, co się wyświetla na witrynie i mogą się nią bawić i wchodzić z nią w dialog. Dzięki temu, że prototypowałyśmy z kodem, witryna oparta jest na generatywnych symulacjach, dlatego każde jej spotkanie z człowiekiem jest niepowtarzalne i wyjątkowe. Witryna zachowuje się za każdym razem inaczej. Zależało nam przede wszystkim, żeby kurtyna była elastycznym narzędziem i żeby stała się formą do kształtowania różnych nowych, ciekawych, innych aplikacji, które będą stale zmieniane, aby nie opatrzyła się przechodniom, tylko mogli stale ją na nowo odkrywać. Dzięki School of Form miałyśmy okazję współpracy z profesjonalistami z branży, którzy przyczynili się do tego, jak wygląda teraz projekt. I miałyśmy okazję współpracować z klientami biznesowymi i zobaczyć, jak taka współpraca przebiega w prawdziwej firmie. Przez te 4 lata miałyśmy możliwość spróbowania różnych tak naprawdę dziedzin, przez co przystępując do tego projektu mogłyśmy od samego początku zająć się od badań, po research, analizę, po same prototypowanie i wdrożenie witryny. Także każdy ten etap badawczy i projektowy przyczynił się do tego, że mogłyśmy realnie brać w nim udział na każdym jego etapie. Ale to, co w tych symulacjach jest ciekawe, to to, że obraz, który powstaje, przypomina coś naturalnego, przypomina rzeczy pochodzące z natury, a nie sztuczne, mechaniczne. I w ten sposób ociepiły wizerunek tej witryny. To niezwykłe połączenie, bo z jednej strony studentki communication, które uczą się używania klasycznych mediów komunikacji, nagle odkryły kod i kreatywne programowanie i wykorzystując tą technikę stworzyły taki rodzaj animacji, który reaguje na widza, przez co silniej angażuje go w dialog z obiektem.